Witajcie moi drodzy, z tej strony Young Heart, a przed wami czwarty odcinek z serii Zagrajmy w LEGO Władca Pierścieni. Po pokonaniu przez Arwenę Nazguli udajemy się do Rivendell, czyli do domu Elronda, domu elfów w lesie. Także będzie klimatycznie. Właśnie dojeżdżamy. Pamiętamy, że Frodo był ranny. A tutaj Gandalf właśnie wspomina i mówi, tłumaczy się, dlaczego nie czekał na nas pod rozbrykanym kucykiem w tej karczmie. Jak wiemy, walczył on z Sarumanem. There is only one Lord of the Ring. And he does not share power. W końcu Gandalfowi udało się uciec z Isengardu. Frodo! Frodo! A to uroczy Sam. Sam has hardly left your side. By the skills of Lord Elrond, you're beginning to Świetnie to pokazali, w jaki sposób leczy, czyli układa klocki. No i jesteśmy w Rivendell, moi drodzy. Siedziba leśnych elfów. Może zbierzmy sobie klocki, to jest nasz pokój. No i gdzie teraz? Może spójrzmy na mapę. Rivendell. Mamy iść wzdłuż tego szlaku z niebieskich monet. Może sobie porozwalamy troszeczkę, żeby troszeczkę nabić sobie tych klocków, punktów. Jak to w platformówkach bywa. Ale też nie będziemy za bardzo przez to zbaczać z drogi, także ruszamy. Jak wiecie, teraz powinniśmy iść na naradę do Elronda. Kolejny posąg podróżny odblokowany. Później w trybie gry swobodnej będziemy mogli poszukać wszystkich znajdziek. To już o tym mówiłem wcześniej, także nie będę się powtarzał. Po drodze zniszczmy troszeczkę, nazbierajmy. Dobrze. No i udajemy się na tą naradę, na którą zostali zaproszeni wszyscy ze Śródziemia. O, tu Frodo nie skoczy, ale za to chyba Sam później będzie miał taki sznur, dzięki któremu będziemy mogli w trybie gry swobodnej tutaj wejść. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Najpierw zwiedźmy te Rivendell i zobaczmy, dokąd też prowadzą nas te niebieskie monety. Otóż jesteśmy. Strangers from distant lands, friends of old. You've been summoned here to answer the threat of Mordor. What are we waiting for? Pamiętamy Gimliego z filmu. It is a gift. Boromir. A gift to the foes of Mordor. Why not use this ring? You cannot wield it. None of us can. The One Ring answers to Sauron alone. And what would a ranger know of this matter? This is no mere ranger. He is Aragorn, son of Arathorn. You owe him your allegiance. Gondor needs no king. The ring is altogether evil. It must be taken deep into Mordor and cast back into the fiery chasm from whence it came. Pamiętamy z pierwszego odcinka, że niegdyś dawno temu Elrond towarzyszył Isildurowi w Górze Przeznaczenia, aby ten zniszczył pierścień i wtedy on nie chciał. A teraz formuje się
Drużyna Pierścienia. Każdy chce do nas dołączyć i nam nas wspomóc. I jest też sam. No i oczywiście Pippin i Merry, nasi uroczy hobbici. Drużyna Pierścienia. Bilbo. Jest też Bilbo. Bez pierścienia troszeczkę bardziej się postarzał. I mamy zarówno żądło, czyli miecz znany z Hobbita, miecz Bilba, jak i mamy też zbroję stworzoną z elfich łusek, stworzonych przez elfów. Bardzo wytrzymała zbroja. To było zabawne. Frodo. Ta scena była też w filmie. W lewo. Aragorn macha jeszcze Arwenie, córce Elronda, którą bardzo kocha i ona jego kocha. Taka miłość między człowiekiem a elfem. No i odblokowaliśmy sobie Arwenę. To nasza drużyna pierścienia, świeżo co utworzona. Także wyruszamy z Rivendell, krainy elfów, do Mordoru, do Góry Przeznaczenia, aby zniszczyć magiczny pierścień, który przynosi tylko zło i którego władca pierścieni, czyli Sauron, mroczny władca, chce posiąść. No i pięknie. Moi drodzy, mimo to, że to są klocki Lego i gra jakby jest adresowana bardziej do młodszego grona. Aj, to nie tędy. Myślałem, że tędy przejdę. A chyba trzeba tędy przejść. No tak, Legolas właśnie, on może tutaj. W każdym razie kończąc moją myśl. Mimo to, że gra jest kierowana do młodszego grona, to myślę, że kto z nas nie bawił się w młodości klockami Lego, a kto się nie zachwycał takimi przygodami w młodości. Ja czytałem Tolkiena i wyobrażałem sobie te wszystkie rzeczy, zanim powstał film. Także jest to taka sentymentalna podróż do naszego dzieciństwa i myślę, że osoby, które nie zatraciły w sobie dziecka, tego pierwiastka odpowiadającego za zabawę, przygodę, zadziwienie się światu, to poczują się w tej grze jak w domu. No i ruszamy. Droga nas wiedzie w góry. Pamiętamy, że to były góry. To są znajdźki, które później sobie odblokujemy. Góry śnieżne. Także musimy dojść do trochę wyżej, do terenu zaśnieżonego i spróbować przejść przez górską przełęcz. No i idziemy dalej. We must take the pass of Caradhras. Pamiętamy tę scenę z filmu, kiedy Boromir daje się coraz bardziej zwieść pierścieniowi. I hear not. No i ruszamy. Film właściwie tylko epizodycznie mówi nam, pokazuje nam sceny pokazane przez górską przełęcz, gdy hobbici przechodzą.
Znaczy cała drużyna pierścienia, nie tylko hobbici. O, Gimli, właśnie nam wpadł w śnieg. No to musimy wziąć kogoś wyższego i przeprowadzić Gimliego. O. Dobra. Dlaczego go przenoszę? Otóż dlatego, że Gimli może rozwalać takie kamienie. Robi to on w ten sposób. O. I możemy teraz przejść. Z tego, co mi się wydaje, to przechodzić mogą tylko hobbici i Gimli, czyli istoty mniejsze. Przechodzić przez te tunele, o to mi chodzi. Dobrze, to kierujmy Gimli, naszym krasnoludem. A, teraz zobaczcie, będzie trzeba podskoczyć, a Gimli nie może, nie umie tak wysoko skakać, więc weźmy Legolasa, on weźmie Gimliego i go rzuci. O, i w ten sposób sobie przejdziemy. Dobrze, teraz Legolas wskoczy tutaj. A tu można wejść. Także trzeba się dobrze rozglądać, bo grafika tak troszeczkę nam nie ułatwia. Ładnie to maskuje, żebyśmy mieli taką zagwozdkę. Przejdźmy, a nie, poruszajmy się Gimlim. Mam nadzieję, że już nie wpadniemy do śniegu. A zobaczcie, Gimli znowu tonie w śniegu. Co za pierdołka. Musimy go tutaj wziąć. I Legolasem przenieść. Dobrze, możemy go już postawić. No, drogi krasnoludzie, uderz tutaj. Fantastycznie, możemy przejść. Kolejne znajdźki. Dobra. I podskoczmy. Uderzmy. I kolejna rzecz odblokowana. Dobra. Ruszamy dalej. Tu też trzeba rozwalić. Tu możemy zbudować z klocków. Podest chyba. Tak jest. Także wskoczmy. O. I znowu Gimli. Dobra. Przeskoczmy. Teraz tu. Przy okazji zbieramy cały czas klocki, moi drodzy. Ta gra to klocki Lego. Więc nie zapominajmy o trybie fabularnym i tym zbieractwie. Eksploracji. Dobra, Gimli tu podskoczy? Tak jest. A! Zaraz, bo tu są takie sople jakby. Weźmy Legolasa. Naszego elfa. I te sople pouderzajmy. Dobra, teraz możemy przeprowadzić drużynę pierścienia na drugą stronę. No i dobrze, zbierajmy co się da. Widzicie, musimy rozpalić ognisko. Potrzebne są trzy drewienka. Jedno już Legolas znalazł. Teraz spróbujemy drugie. Na razie mamy jedno. Czy namiot też możemy rozwalić? Chyba nie do końca. O, drugie drewienko. No i jeszcze jedno by się przydało. O kurczę, przepraszam. Varagorna strzelałem z łuku. Dobra, mamy trzy drewienka, więc powinniśmy móc rozpalić. To niech teraz Legolas je położy. Pamiętajcie, jak gracie sami w domu, możecie grać w dwie osoby. W prawym górnym rogu ekranu jest jakby do kontrolera drugiego opcja. I sam, widzicie, samym teraz ktoś inny by mógł rozpalić ognisko. Coś tu jeszcze jest. Musimy ustawić z klocków. To jest chyba armata będzie taka. Tego oczywiście w filmie nie ma. No i strzelamy.
chyba najbardziej zwinną postacią jest Legolas w naszej drużynie, więc spróbujmy nim właśnie przejść na linię. Tutaj strzelimy. Jeszcze raz. No Legolasie, czemu nie strzelasz? Aha, już możemy... Już raz wystarczyło. To teraz tutaj strzałami sobie powbijamy. I teraz... Zaraz, tylko zbierzemy tutaj. Tu Gimli może rozwalić. Ale to nie jest nam potrzebne do fabuły. O, do tego były nam potrzebne strzały. No i przeszliśmy. No i teraz możemy zwołać, a tutaj strzelmy jeszcze. Naszą drużynę możemy transportować do góry. No idziemy dalej. Także widzicie, Legolas, Gimli, Sam, właściwie wszyscy są nam potrzebni, ale oni chyba najbardziej. I znowu Gimli będzie musiał tu chyba podskoczyć, ktoś go będzie musiał rzucić. Także weźmy Legolasa od razu. We dwóch byłoby łatwiej, moi drodzy, tak sobie grać. Tak musimy się przełączać między tymi postaciami. O nie, znowu się nam zaplątał Gimli. Legolas coś się zablokował chyba. Jakiś błąd w grze, nie wiem, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. No to Boromirem przeniesiemy naszego Gimliego. Teraz przerzućmy się na Gimliego. Wejdźmy tutaj. O, słyszycie te głosy w tle? To Saruman rzuca zaklęcia. Tak było w filmie i tak jest tutaj. Fajny klimat robią te głosy, w ogóle ten voice acting. Ten voice acting właśnie prosto z filmu. No dobrze, ale co teraz? Dajmy na Froda. Będziemy mogli tu złożyć z klocków. Dobra. A tu ogień, to samym rozpalimy ogień. No i stopniał lód, możemy przejść dalej. No i to ten nienawistny głos Sarumana sprowadził lawinę. Kierujmy samym, uciekajmy przed tą lawiną. Aj, prawie byśmy dostali. No samie. Tutaj też potrzebny jest Gimli. Ale on sam z siebie chyba nie skoczy tam, więc znowu trzeba go rzucić. Niech Aragorn nim rzuci. Tak jest. No i ruszamy dalej. A czemu Aragorn nie ma miecza przy sobie, co? Wyjmij miecz, no. Tu znowu Gimli nam wpadnie pewnie. Potrzebny nam Sam.
Dobra. Oj, samie nie! No wpadł nam, no. Aragorn niech go wyciągnie. Te małe postaci właśnie, jak hobici czy Gimli, krasnolud, mają tendencję do wpadania w śnieg. Nie, weźmy Aragorna. Dobra, nie, połóż go. Teraz weźmy sama. I sam tutaj musi wykopać coś. Teraz klocki złożyć. No i mamy tunel. Możemy wejść. Ale najlepiej by było to Gimlim zrobić, bo widzę, że tutaj będzie trzeba Gimlim rozwalić, także idziemy. O jene, żebyś nie wpadł tylko w śnieg. No i on zawsze wpada w śnieg. Nasz krasnolud. Dobra, zabierzmy go. Daj mi Gimliego, o tak. Sam wychodzi. Gimli wchodzi. I nasz drogi krasnolud kolejną rzecz odkrywa i nasza drużyna może przejść dalej. Ale co teraz nam gra proponuje? Może weźmy Legolasa. Ciekawe, na to skoczyć się nie da. No tak, próbowałem skoczyć, nie dało się. Czy coś tu trzeba zbudować? Weźmy sama jeszcze na chwilę. Tutaj można gdzieś wskoczyć? Może tutaj trzeba się wrócić? Oj, nie chciałem tego zrobić. Wejdźmy tutaj. Tak, a jeny! Jak to możliwe było? Ale tak nieodpowiedzialnie zgrałem. W każdym razie sam tu musi wykopać. Ułożyć klocki. I teraz, czy on przejdzie, czy trzeba Gimliego? Jemy. Udało się przejść. Zobaczmy, co tu jest. O, mamy znajdźkę. Fajnie. W świecie gry są poukrywane wszędzie takie znajdźki. Tu musimy trzy drewienka znowu znaleźć. Także szukamy. Cały czas słyszymy ten nienawistny głos Sarumana, tego czarodzieja białego z Isengardu. Dobrze, mamy już chyba te drewienka. Więc rozpalmy ogień. Lód stopniał. Teraz sam może zasadzić roślinkę. No i nasza drużyna może przejść. Idziemy dalej. Tu będzie nam potrzebny Legolas. Także strzelmy. Pięknie. Jeszcze raz. Fantastycznie. Teraz ułóżmy z klocków.
No i przełączamy się na Gimliego, który może rozwalić tą ścianę. No i idziemy dalej. No i nasz Gimli oczywiście wpada. Weźmy sobie może Gandalfa, nim jeszcze ani razu nie sterowałem. Weźmy Gimliego. Przerzućmy go tutaj. I ruszamy Gandalfem. Tylko sam kapelusz widać. I pamiętamy ten moment decyzji Froda. A więc pójdziemy przez kopalnię Moiri. Zbliżamy się do kopalni krasnoludów. Dwarf doors are invisible when closed. Yes, Gimli, their own masters cannot find them if their secrets are forgotten. Oczywiście uszczypliwy Legolas. No i moi drodzy, jesteśmy przed bramą Moiri tutaj do krasnoludzkiej kopalni. Mamy przejść przez wnętrze góry, bo górą się nie dało przejść. Także mamy przejść przez kopalnię. Ale to już sobie zrobimy w kolejnym odcinku. W tym to już wszystko. Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Trzymajcie się, hej!